To, jak my żyjemy, jak my wyglądamy, zależy od tego, co jemy. Nie bez powodu się mówi, jesteś tym, czym jesz. I tak samo wygląda każdy ekosystem wodny. To, ile związków i jakie związki pokarmowe w nim się znajdują. Jezioro, w jeziorze taki obieg związków pokarmowych odbywa się ciągle w tym samym miejscu, w jeziorze, prawda? W rzece to wygląda inaczej. Jakiś związek pokarmowy produkowany w jednym miejscu przesuwa się wraz z prądem do kolejnego miejsca, prawda? Nie odbywa się tak jak w jeziorze ciągle w tym samym miejscu, więc jeziora się wypłycają dlatego, bo tworzy się muł, prawda? To są te związki pokarmowe, które się gromadzą przez wiele lat jeden na drugim i jezioro w końcu zanika kiedyś tam. To jest naturalny proces. W rzece tak nie będzie, bo rzeka ciągle płynie. I chcę Państwu powiedzieć, jak to wygląda w rzece. Mamy pole po prawej stronie gdzieś tam góry i tworzy się. To jest bardzo ważne, co chcę teraz powiedzieć, jak Państwo to zrozumieją, to będą Państwo wiedzieli, na czym polega funkcjonowanie rzeki w 100%. Tworzy się nam jakiś związek pokarmowy na samej górze, tak? No i spływa z prądem wody w dół. Im prąd wody szybszy, to dalej spłynie. W końcu zostaje przestoś albo spożytkowana, albo przez ryby, albo gdzieś tam osadza się w dnie, jest wykorzystany przez rośliny, tak? I w tym miejscu na chwilę zostaje, czyli zatacza się taka spirala i znowu w przypadku, nie wiem, albo wydalenia, albo rozkładu tej ryby po śmierci, ten sam związek, który był wcześniej w górze, przesuwa się dalej. Znowu wykorzystany jest w jakimś miejscu, znowu zatacza się spirala i tak dalej. Im wolniejszy prąd wody, tym na krótszą odległość trafi, tak? I ta spirala się zagęszcza, jak Państwo widzą, w kierunku ujścia rzeki na przykład do morza. Stąd rzeki w ujściach do innych rzek albo do morza zawsze mają są najbardziej mętne, prawda? No bo tam tych związków pokarmowych jest najwięcej i ta spirala jest gęsta, prawda? On nie ma prądu wody, który przesunie. I to nie jest tak, proszę Państwa, że rzeki górskie są czyste, dlatego, bo tam nikt ich nie zanieczyszcza. Wcale tak nie jest, nawet bym powiedział, że przeciwnie. Uważam, że rzeki górskie są dość mocno zanieczyszczone. Tylko prąd wody po prostu spycha to, tak, w dół i tamta materia, gdzieś gdzie prąd wody jest słabszy, tam zostaje. Natomiast rzeki górskie są bardzo zanieczyszczone. Tam właściwie od każdego domostwa mamy jakąś tam ścieżkę, tak, do potoku i takie jakieś szczątki i po jedzeniu, a nawet jakieś tam plastikowe są przecież wyrzucane. Przychodzi większa woda, zmywa wszystko, tak, no i znowu jest czysto. Ale to tylko o to chodzi. Natomiast, proszę Państwa, proszę spojrzeć, co się dzieje, jak my postawimy na środku rzeki przegrodę. My wtedy spowolnimy prąd wody, tak, i nie będzie już takiego przesuwania tej materii szybkiego w dół. Więc ta spirala się znowu zagęści i będzie wyglądała tak jak przy ujściu rzeki do morza. Więc my tą rzekę w jej połowie, tak, tworzymy z niej takie same warunki jak przy ujściu do morza. Tak? Czyli delikatnie mówiąc ją zanieczyszczamy, czy powodujemy kumulowanie się już w połowie rzeki tych związków, dużej ilości związków pokarmowych. No i w takim miejscu dochodzi do zakwitów. Bardzo często. Wprowadzamy do szybszej starości. Rzeki nie można porównać tak jak jeziora, bo jezioro się faktycznie starzeje, tak, i później umiera. Natomiast rzeka ciągle płynie, no i doprowadzamy ją do po prostu z bardzo złego stanu. Idealny przykład to Odra znowu do tego wracam. Jest jedna, może nawet najbardziej zdegradowana rzeka w Europie całej. No i to jest ciekawy przykład. Wszystko zależy, jak ten zbiornik zaporowy wygląda, tak? Proszę zobaczyć, w przekroju i w kształcie. To są takie jakby trzy typy, które ja wyrysowałem. Im więcej takich zastoisk, tym większa szansa dla rozwoju glonów i dla gromadzenia się tej materii, której my nie chcemy. To te czerwone miejsca, tak? To są te miejsca, gdzie ta materia może być produkowana. Czego my tak bardzo nie lubimy. Ale z drugiej strony to jest pozytywne dla różnych gatunków ryb. Im więcej takich różnych miejsc, tym więcej gatunków ryb będzie mogło tam żyć. Tylko wtedy musimy wybrać, co chcemy, tak? Czy to. Najlepiej stanąć gdzieś po środku i stworzyć może taki jak środkowy układ, tak?
zaprojektować właśnie w taki sposób, że nie będzie aż tak dużo różnych gatunków ryb i dżba, ale za to będziemy mieli rzekę bez, i zbiornik zaporowy bez zakwitów. Czyli musimy coś wybrać. Pójść właśnie na ten kompromis. No i także Państwa pytanie takie na koniec, czy w stosunku do przyrody, do rzeki, można kierować się przekonaniami, gustami, historią czy dziedzictwem narodowym? Ja uważam, że w ogóle nie, bo często, nawet chyba tutaj wspólnie z panem doktorem Kapustą uczestniczyliśmy w takiej konferencji, było o małych elektrowniach wodnych. No i tam ci jakby obrońcy tego tematu, no jako argument podawali, ale to tak się ładnie wkomponowuje w krajobraz, poza tym to już jest historia, tak? Nie wyobrażamy sobie, żeby po 200 latach to zniknęło i społeczność, tak, czynnik społeczny i tak dalej. No okej, okay, ale jakie to ma znaczenie dla przyrody, kiedy nasze gusta, tak? To każdemu się podoba co innego. I to z faktami ma zupełnie mało wspólnego. Po prostu w pewnym momencie, proszę Państwa, stajemy przed faktem, co zrobić, tak? Czy pójść w tą stronę, czy w tą stronę. Proszę popatrzeć na Odrę. Minęło 200 lat, kiedy ta katastrofa się objawiła. Tak? Od 200 lat nic się za bardzo nie działo. Dopiero po 200 latach. I teraz jak obserwujemy obrazki z wczoraj i sprzed tygodnia, zaczyna się powtórka. To jest właśnie ten, i ktoś mówi, starsze osoby przeważnie, co pan gada, tak? Mój ojciec tutaj, jak się sprowadził po wojnie, tak, no to kąpał się w tej Odrze, nie było zakwitów i tak dalej. Tak, bo trwał ten proces choroby. My też od razu, zażywając jakieś środki, które niszczą nasze zdrowie, nie zachorujemy tego samego dnia, tylko to się objawi po wielu, wielu latach, tak? Więc tam, jak ktoś mówi, mój dziadek palił do 90 roku życia, tak, i nic mu nie było, więc palić można. Jest udowodnione, że nie. I tyle. To taki głupi może przykład, ale bardzo porównywalny z tym. No i ostatnie, czy można z przyrodą iść na kompromis? Nie można, absolutnie, bo przyroda na kompromis nie idzie. Ale my idziemy na kompromis ze zwolennikami i z przeciwnikami jakiegoś przedsięwzięcia. Tak, to ludzie dalej decydują. Przyroda tu nie ma nic do gadania. My i tak za nią sami zdecydujemy. Więc ten kompromis musimy koniecznie zawrzeć między sobą, ale no chodzi tylko o to, żeby ten kompromis był mądry, tak? Bo jeżeli będzie przesadzony albo w jedną, albo w drugą stronę, to też będzie źle, albo dla ludzi, albo do przyrody. No po prostu trzeba się w tym wypadku kierować rozsądkiem. Im więcej mówimy, że chcemy zmieniać, tym ta przyroda bardziej będzie cierpiała. To pamiętajcie Państwo, i na pewno jestem przekonany, że my na tym stracimy. Znowu się odwołuję. Dobrze, mamy taki fajny, dobry przykład przy tej złej okazji, jak Odrę. Do tego się trzeba ciągle odwoływać i odnosić, jak bardzo się myliliśmy przez wiele lat i doprowadziliśmy do takiego stanu, że mając tak wielką rzekę, możemy tylko i wyłącznie powiedzieć, że stworzyliśmy żywioł w postaci tej złotej algi, z którą nie potrafimy wygrać, bo nikt żywiołem nie wygrał nigdy. Dziękuję, to tyle. Decyzja ma dzikie znaczenie.